Na specjalnie zwołanej konferencji w Ostrowcu Świętokrzyskim środowiska Zjednoczonej Opozycji przedstawiły efekt 5-miesięcznych konsultacji ze świętokrzyską młodzieżą. Program dla młodych to koncepcja składająca się z 4 filarów: rozwoju osobistego, działalności społecznej, sportu i rekreacji oraz pracy i własnej działalności. Taką inicjatywę sami, podkreślam, sami indywidualnie zainicjowali ci młodzi ludzie. Tak się składa, że ten program został przygotowany przez pewne środowiska polityczne, które my możemy nazwać dzisiaj opozycyjnymi. Przez Młodych Demokratów, a więc Młodzieżówkę Platformy Obywatelskiej, przez Młodzież z Nowoczesnej i przez Komitet Obrony Demokracji. Ale też muszę Państwu powiedzieć, że prace nad tym programem zaczęły się zanim była taka zjednoczenie tej opozycji, które było w marcu. A więc to naturalnie ci młodzi ludzie czuli, że potrzebują rozmowy między sobą, że potrzebują przedstawienia nam konkretnych propozycji, rozwiązań właśnie ich problemów. Wytypowani koordynatorzy w 19 gminach powiatu kieleckiego przeprowadzili konsultacje, w oparciu o które powstał program. Ten ma uwzględniać potrzeby młodych ludzi. Wśród postulatów znalazły się m.in. potrzeba wspierania w otwieraniu własnej działalności gospodarczej, budowa infrastruktury sportowej, rozwijanie edukacji obywatelskiej, tworzenie młodzieżowych rad gmin. Spotykaliśmy się z młodymi ludźmi, pytają, czego oni naprawdę chcą. I wiele z pomysłów, które padło, bardzo nas zaskoczyło. Wiele było naprawdę bardzo konkretnych, bardzo dobrych. Potwierdziło to, o czym wiele ludzi mówi, że to młodzi wiedzą najlepiej, co dla nich jest dobre. Ale rzeczywiście, żeby ta pomoc była konkretnie, dobrze wycelowana, żeby te pomysły były zrealizowane, muszą wychodzić od młodych ludzi. Program dla młodych może stać się również narzędziem, które zachęci młodzież do pozostawania w małych miastach, takich jak Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko. Ma być motywacją do powrotu po studiach w swoje rodzinne strony, podejmowania pracy zawodowej oraz zakładania rodzin. Ten program, który młodzi tutaj dzisiaj zaprezentują, wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Jak słyszeliśmy w zapowiedziach, jest on skierowany też w dużej części do samorządowców, a więc do podejmowania wspólnych działań, przedsięwzięć, które właśnie będą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodych. Pomysł, inicjatywę i powstanie programu dla młodych wspiera była premier Ewa Kopacz. My jako doświadczeni parlamentarzyści, ale też ludzie z doświadczeniem samorządowym, dzisiaj bardzo mocno im kibicujemy i mimo, że ten program dotyczy tylko i wyłącznie ziemi świętokrzyskiej, to wydaje mi się, że tak jak kalka, może być przenoszony na inne regiony Polski. Kawał dobrej roboty zrobiliście, trzymamy za Was kciuki, a na nas możecie liczyć. Twórcy programu zapowiedzieli, że w najbliższym czasie swoje propozycje przedstawią wszystkim samorządom w województwie świętokrzyskim, apelując o realizację zebranych pomysłów zawartych w dokumencie. Inicjatywę młodych chwalił obecny na spotkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim prezydent miasta Jarosław Górczyński. Chcemy ten dokument teraz wdrożyć w życie. Bez władz samorządów, bez włodarzy gmin to się nie obejdzie. Program dla młodych ma już akceptację Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Komitetu Obrony Demokracji i Młodych Demokratów. Niewykluczone, że niektóre jego punkty znajdą się również w programach wyborczych tych ugrupowań.